Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym odcinku. I dzisiaj, zgodnie z zapowiedzią, naszym gościem jest redaktor Marcin Rola. A niezmiennie chciałam przypomnieć, że partnerem naszego programu jest Fundacja FAIR, Fundacja na Rzecz Uczciwej Bankowości i SNB Award, czyli Stan i Barbara Zadrożna. Zapraszam. Dzień dobry, nazywam się Tomasz Kupiński, prowadzę Fundację na Rzecz Uczciwej Bankowości. Od ponad 10 lat zajmujemy się analizą prawną dokumentów finansowych i pomagamy ludziom, którzy są w sporze z instytucjami finansowymi, aby wyrównać ich szanse. Jeżeli posiadają Państwo takie instrumenty finansowe jak kredyt walutowy, kredyt hipoteczny w złotówkach, kredyt gotówkowy, kredyt samochodowy, polisolokatę, mieli Państwo odszkodowanie, chcąc zweryfikować, czy nie należy się więcej, proszę się do nas zgłosić na hasło Monika Jaruzelska zaprasza. Dokonamy dla Państwa darmowej analizy prawnej Państwa sytuacji. Link do nas jest poniżej filmu. Serdecznie zapraszam. Mam nadzieję, że do zobaczenia. Dzień dobry Panie Marcinie. Dzień dobry, witam serdecznie, Szanowna Pani Redaktor. Po raz kolejny. Po raz drugi. Po raz drugi. Po raz drugi. Ale tak się migaliśmy się gdzieś w życiu. A no to w tak. Sejmie, a to na różnych konferencjach. Poznaliśmy się, kiedy jeszcze pan był rzecznikiem Kukiz. To jest stare dzieje bardzo. Tak? Tak, bardzo tak, stare. Ale było w Sejmie taka jakaś debata na temat... Nie, to ja tam występowałem wtedy. Tak? Pani też chyba miała występować. Tak, ale nie chciałam występować ostatecznie. Okay. Siedziałam tak. Okay. Tam, pamiętam Piotr tak. Konowicz. Tak, Wojciech Sumliński, tak. Moja skromna osoba. Tam ktoś jeszcze był. Ten pan z Studiów Polska był. Mhm. I ktoś jeszcze. Nie, bardzo fajna debata. To był chyba zorganizowany przez młodzieżówki Kukiz 15. Tak. Nie byłem rzecznikiem, bo ja rzecznikiem byłem przez chwilę w 15 roku. Przed wyborami parlamentarnymi. Ale to było, minęło. Nieprawda. Zostawmy to. Dobrze, zostawmy. Chociaż są pytania też o ten wszystkie pytania epizod z Pana życia, ale do tego przejdziemy później. Ja myślę, że Pan nie może się doczekać, żeby powiedzieć tutaj o tym wyroku, który zapadł już w lutym, ale dopiero teraz Pan zaczyna o tym mówić, czyli bo mogę. Proszę Państwa... Telewizja internetowa w Realu 24, strona, tak, strona, tak, która została zdjęta przez ABW i pan zaskarżył, tak to. Znaczy nasza spółka, czyli spółka Nowe Polskie Media. Mam cały wyrok dla pani, jakby pani oczywiście chciała, ale sobie wynotowałem takie najważniejsze, najciekawsze, najbardziej soczyste fragmenty. No generalnie wynika z tego, że oni tutaj nam robią drugą Białoruś, drugą Rosję. Przez jakiś to pretekst. Komentarze, że to dobrze powinien się pan cieszyć, skoro druga Rosja. No tak, no wiadomo, tak. Wszędzie ruskie eunuce. Tutaj mam zresztą całą torbę prezentów dla pani, więc faktycznie. Dziad Mróz. Nie jak święty Mikołaj, tylko jak Dziadek Mróz. Wiadomo, tak dzisiaj każdy, kto jeszcze tym bardziej lubi pani ruskie pierogi? Lubię. No to nastajasza ruska agentka, ruska eunuca. Wiadomo. To był taki szybki test, prawda? Więc już pani się pod to kwalifikuje, gratuluję. No nie, po prostu nas zaorali i próbują zaorać tylko dlatego, że po prostu no, byliśmy dla nich, jesteśmy nadal konkurencją medialną i polityczną przede wszystkim. Ale tak? Dla nich teraz... Dla PiSu, dla mediów Prawa i Sprawiedliwości. Też to była swoistego rodzaju zemsta. To jest moja subiektywna opinia, ale tak jest. Za to, że nie przyjęliśmy żadnych dotacji, mimo tego, że oj, naprawdę chłopcy z walizeczkami chodzili naprawdę bardzo mocno. Ale co, pchali się oknami i drzwiami, żeby były was takie, sponsorować? Były takie tygodnie, że nie będę wymieniał nazwisk, ale faktycznie politycy i, że się tak wyrażę, ludzie bardzo mocno powiązani z obecną ekipą rządzącą, no właściwie nie było tygodnia, żeby nas nie odwiedzali i propozycja mimo wszystko Duda, mimo wszystko PiS, no myśmy w to nie poszli. To też jest swoistego rodzaju zemsta, nie powiem kogo, ale pewnego sekretarza stanu obecnie, który się bardzo mocno odgrażał za to, że bardzo mocno robiłem bardzo dużo programów, pisałem także artykuły w warszawskiej gazecie teraz w najwyższym czasie i w pierwszej jakby części książki Kulisy manipulacji opisałem całą aferę respiratorową, tak, gdzie no naprawdę Polska straciła kilkaset milionów złotych na rzecz wszelkiej maści agentury. No i ten człowiek jakby brał w tym bardzo mocno udział, on się mocno mi odgrażał, no i jakby
To, co stało się potem z Wralu24.tv i Wralu24.pl jest bezpośrednią konsekwencją, że tak wyrażę, naszej dziennikarskiej roboty. Przeczytam tylko taki najlepszy fragment, szanowna pani Niko. I to jest orzeczenie sądu, tak? Jest bardzo długi, więc nie będę całości wyjmował. Zaznaczyłem sobie takie najważniejsze, czyli tutaj to jest orzeczenie sądu. Nie tam subiektywna opinia Marcina Roli, tylko to jest orzeczenie sądu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Tym samym należy stwierdzić, iż szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wbrew swoim obowiązkom nie wykazał, aby skarżona czynność była zgodna z obowiązującym prawem, bowiem to na nim spoczywał ciężar dowodu w zakresie wykazania niezbędności oraz proporcjonalności zastosowanego środka. W konsekwencji należy stwierdzić, iż podjęta czynność szefa ABW, co do której nie wykazano przesłanek przewidzianych w artykule 180 artykuł prawa telekomunikacyjnego, że tam niby jakieś zagrożenie bezpieczeństwa państwa polskiego, taka imaginacja, narusza przepisy artykułu 54 i 64 Konstytucji RP. Dokumenty w postaci pism pochodzących z kancelarii, to jest grube, to jest w ogóle najgrubsze ze wszystkiego. Cytat z sądu. Dokumenty w postaci pism pochodzących z kancelarii premiera lub wytworzonych w samym ABW nie stanowią dokumentów źródłowych przekazujących miarodajne, a przede wszystkim dające się zweryfikować dane przekonujące o zagrożeniu bezpieczeństwa wewnętrznego bądź zewnętrznego państwa polskiego w związku z treściami publikowanymi przez portale informacyjne zamieszczone na wskazanych stronach internetowych. Pani Moniko, jestem bardzo znobilitowany, ale tutaj sam sąd stwierdza, że bezpośrednio z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wychodziły dokumenty do szefa ABW, by nas zablokować. No to jest po prostu hit. To jest po prostu hit. I teraz, jak Państwo widzą, pan redaktor bardzo się cieszy, jak piszą, rola triumfuje i będzie sądził, i będzie sądził państwo. No najprawdopodobniej tak. Czekamy, bo wiem, że oni się do tego odnieśli, więc oni celowo... Znaczy, zacznę od tego, że bardzo mi jest smutno, bo ja znam sporo mundurowych, znam też, mam trochę znajomości w służbach i jest mi naprawdę cholernie smutno, że służby specjalne w Polsce są wykorzystywane w sposób polityczny, w sposób tylko dlatego, żeby kogoś gnoić politycznie, żeby likwidować konkurencję medialną. To jest łamanie polskiego prawa, polskiej konstytucji, sąd zresztą stwierdza tu dwa artykuły, czyli złamanie 54, 64, czyli o wolności słowa i o własności, tak, no bo jednak została naruszona tutaj kwestia naszej własności, tak, jako spółki Nowe Polskie Media, której też jestem członkiem zarządu, więc najprawdopodobniej tak to się skończy, nie wiem ile to będzie rozpatrywane, no równie dobrze to może trwać miesiąc, równie dobrze i 3 lata, nie wiem ile to będzie rozpatrywane, pewnie docelowo oczywiście wygramy, ale pani Moniko, czy to nie jest patologia, że pani, ja, operator, wszyscy tak naprawdę obywatele zapłacimy odszkodowanie nam, no bo nam się to należy jak psu buda, prawda, za no takie, a nie inne patologiczne jednak patologiczne kwestie i rzeczy, które wyrabia no, ta obecna władza. A proszę powiedzieć, bo też pytają widzowie, co w związku z tym, czy wróci kanał, się znowu pojawi na YouTubie, czy też już u pana tam w tym... Kanał to jest coś innego, bo kanał tak. To jest taki YouTube, więc jakby firma jest zagraniczna. W ostatnim programie u pani mówiliśmy o tym, tak. Jak to powinno być prawnie załatwione, prawda? To już jest jakby no, kwestia takiego YouTube'a, Google'a, który kompletnie no, nie interesuje się polskim prawem, polską konstytucją, po prostu to wszystko gdzieś, więc robi co mu się żywnie podoba. Teraz mówimy o naszych stronach internetowych, które także no, miały swoją oglądalność, też na nich zarabialiśmy, no przecież to jest, jesteśmy normalną spółką, tak? Prowadzimy także normalny biznes, sprzedajemy powierzchnie reklamowe, zarabiamy na tym i zostaliśmy niestety także pozbawieni no, przez ten okres dochodów z tego tytułu, więc no... Jak to długo trwało, kiedy jest to? Już koło roku to trwa. Już koło roku to trwa, tak? Więc zobaczymy teraz, bo to, że wygramy to na 100% raczej, prawda? No bo tutaj jest jakby sąd stwierdził, naprawdę już wyłuścił to bardzo grubo ten, mówię, polecam przeczytać, u mnie jest na social mediach cały ten wyrok, cały zrobiłem taką wielką nitkę na Twitterze, na Instagramie, na Facebooku, on jest bardzo długi ten wyrok, ale no ten wyrok, sąd wojewódzki, sąd administracyjny właściwie wgniata w glebę, że tak wyrażę, i szefa ABW i jednak osoby decyzyjne, które przepraszam, za tym wszystkim stoją i to ewidentnie po prostu był taki wyrok polityczny na Marcina Rolę, wyrok polityczny na Wralu24 i naszą spółkę. No na to chyba się nie możemy zgodzić, mimo tego, że mamy różne poglądy, no ale przecież jakieś prawo obowiązuje, wolność słowa chyba obowiązuje w tym kraju
i ja ją osobiście szanuję, prawda? I tak powinniśmy do tego wszyscy podchodzić. Pamiętamy, jaki skowyt był, jak chodziło o kwestię koncesji na TVN24. Tak, był. Nikt się nie ujął za nami, żeby nie było. Nikt się nie ujął za nami. To prawda, tak było. Wiele pytań od widzów naszych. Jaki piękny skowyt był w komentarzach, matką. Pani się dostało, mi się dostało, coś niesamowite. No go. Tak, to ale zawsze. Ja wychodzę z założenia, że jak słychać wycie, no to znakomicie. A propos wycia właśnie, tak. Ale też i pytań. Pojawia się bardzo często nazwisko pana Łukszy, Krzysztofa Lecha Łukszy. I pytają widzowie, o co poszło, co się stało, czy tutaj nawet ktoś zapytał, czy jakieś egzorcyzmy pan Łukrza przeszedł, nie widzę tego, ale w każdym razie bardzo tych pytań jest dużo. No i ja pozwoliłam sobie zerknąć, oczywiście państwo będziecie też mieli link do tego, do kanału pana Krzysztofa Lecha Łukszy i programu z 5 czerwca, gdzie omawia spotkanie, rozumiem, autorskie pana, ale jednocześnie jest tam i pan Grzegorz Braun, i pan Michalkiewicz, tak, bardzo dużo osób. No i nazywa waszych fanów, czy osoby, które tam były, no, sektą, a was dosłownie przestępcami, szurią, o panu mówi też, że jest pan leniwy i no, widać, że tych emocji jest tam sporo. Co się stało? Oj, to jest taka drama. Bo razem pracowaliście. To był nasz pracownik, tak. Tak. Tylko nagle z prawicowca stał się lewicowcem, tak, w 24 godziny. Ale lewicowce masz, czy centrum? No teraz centrum? Bardzo mocno, z tego co ja tam widziałem i ludzie piszą, no to zmienia właściwie poglądy. Najpierw jeszcze parę dni temu był przeciwko wojnie, tak? Był za pokojem, tak? Przeciwko wojnie na Ukrainie i angażowania państwa polskiego. Teraz już wszyscy są, ja go nazywam, generalnie takich ludzi nazywam śledczymi koneserów zjadaczy ruskich pierogów, prawda? Bo na tym to właśnie polega, że dzisiaj każdy, kto ma takie, a nie inne zdanie, ma wpiętą na przykład biało-czerwone barwy, mówi o polskiej niepodległości, suwerenności, bezpieczeństwie, przede wszystkim polskim interesie narodowym, co jest w naszym interesie, w naszym, podkreślam, czyli państwa polskiego, no to jest ruską onucą, ruskim agentem. Czytała pani komentarze, tam jest tego generalnie pełno. Cóż, Krzysztof, no, nie wiem, co się stało. Nie wiem, może to powinien badać lekarz jakiś, ale z moich informacji, z tego, co ja wiem, ja wcześniej tego nie wiedziałem, bo Krzysztof no, dała oficjalnie, takie... Oficjalnie rozstanie z jakich powodów było, że co? Że... Właściwie do tej... No, że generalnie, że my jakąś tam szurię robimy, gdzie on sam przecież robi szurię u siebie taką skrajną, wręcz wszystkich obraża, już nie powiem, co on tam wypisuje do kobiet, które się tam w komentarzach z nim nie zgadzają. Coś czuję, że tam zaraz też jakieś pozwy się posypią, no bo no, tam bardzo chodzi mocne... o tą panią, którą wy bronicie bardzo z panem Grzegorzem Braunem, ale do tego się przejdziemy. Nie mówię o pani Sulej akurat, tylko mówię akurat tam o różnych komentarzach. Po prostu człowiek zmienił w godzinę nagle poglądy, wszyscy w koło stali się szurami, ruskimi onucami, zdrajcami. Największym jest z tego, co wiem, Sławomir Mentzen, ale już wiem, o co tam chodziło. Chodziło o to, droga pani Moniko, o co chodziło? No chodziło o forsę, tak naprawdę. Łukrza od wielu miesięcy, z tego, co ja się dowiedziałem od źródeł w partii Nowa Nadzieja, bardzo mocno, że się tak wyrażę, atakował podchodził i tak generalnie zahaczał Sławomira Mentzena, ponieważ chciał od niego dość dużą kwotę pieniędzy, żeby stworzyć takie media, czy tam, no nie wiem, telewizję internetową, wyłącznie partii Nowa Nadzieja, prawda? No, Sławomir Mentzen, że tak wyrażę, kopnął go w cztery litery i stąd cała ta zemsta i cała tajemnica wiary na tym tak naprawdę polega. Zauważcie, że on teraz nagle z Konfederaty właściwie fana, stał się skrajnym wrogiem i tam wygaduje takie bzdury, że no powiem szczerze, że klękajcie narody, naprawdę. No tak, krytycznie. A to nie jest krytyka, to jest już... Niech pani obejrzy sobie ostatnio, jak pani ma czas i chęć, w co wątpię, niech pani obejrzy ostatni wywiad jego Marty Markowskiej, czy u Somera w czasie. Przecież tam pierwsze słowo w zdaniu kłóci się z ostatnim. Jest najpierw afera podkarpacka, potem jej nie ma.
zna jakichś gejów w Konfederacji, potem tych gejów nie zna, prawda? No więc stek takich bzdur i generalnie takiego oczerniania tak naprawdę przede wszystkim swoich byłych kolegów, no bo nie oszukujmy się, Krzysztof Lechucza, gdyby nie w Realu 24, nie istniałby. Nie istniałby. A w taki naprawdę obrzydliwy sposób nas atakuje. Już kiedyś była taka sytuacja i tutaj akurat jest moja trochę wina w tym, bo rok temu on bardzo podobną akcję zrobił, tylko na mniejszą skalę. I jakby zarząd u nas chciał go wywalić. I kurczę, się tak stało, że ja stanąłem w obronie. Bo myślałem, nie wiem, może ma zły dzień, może coś tam się z nim dzieje, może ma jakieś kłopoty prywatne, nie wiem, emocjonalne, wszystko jedno. Może trzeba mu pomóc, kurczę, to jest jednak nasz kolega redakcyjny. I tutaj moja wina, pluję sobie w brodę, że przekonałem współpracowników, żeby jednak go zatrzymać. To się u niego bardzo mocno nasilało, właściwie nie wiem co. To dopiero wyjdzie pewnie za jakiś czas, czy to faktycznie są u niego jakieś być może zaburzenia, nie wiem tego. Czy aż tak gigantycznie obrażona duma przez to, że Mencen nie chciał mu dać milionów na stworzenie partyjnej telewizji, no to już trzeba pytać jego, ale naprawdę to, co on wygaduje w taki sposób, jaki on mówi i obraża ludzi w koło, no to powiem szczerze, że jest grubo. Teraz nagle mu się zmieniło już kwestia aborcyjna, już mu się... No, to tak jakby ta pani teraz przeszła metamorfozę na stricte prawicowca. Tak w godzinę. Ponieważ nie wiem, czy to jest możliwe. Nikt nie wie, jakie ja mam poglądy i to jest najciekawsze, ale każdy projektuje jakieś swoje. Przynajmniej więc... można z panią porozmawiać jak z człowiekiem i to jest duża wartość. Panie redaktorze, tak. Mieliśmy w sądzie i do sądu wrócimy. Pewne rzeczy, które są dla mnie niejasne, bo tych procesów pan... trochę Oj. Miał, ma, będzie tam miał, tam myślę, tak. Ale są rzeczy, staram które... Staram się nie mieć. Dobrze, ale... Zgrzeczniałem. Dobrze, ale to jest na przykład, przeczytałam, że pan, gdzieś w do rzeczy tak. było, że proces z ośrodkiem monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych, pan nazwał ich organizacją przestępczą i faszystowską i że pan wygrał tę sprawę z nimi i artykuł w do rzeczy na ten temat się pojawił 9 lutego tego roku. Tak. I że właśnie... Jest tutaj retweet pana wpisu twitterowego i pilnej Sąd Najwyższy odrzucił ostatecznie skargę kasacyjną ośrodka do monitorowania w sprawie powództwa przeciwko mnie. Chodziło o moje słowa, że jest w mojej opinii organizacja przestępcza i faszystowska. Wygrałem ostatecznie z tymi podłymi, antypolskimi kłamcami. I dalej w do rzeczy możemy zobaczyć opis, tam jest jeszcze innych rzeczy, ale jest na końcu jest coś takiego. Takie pseudo sprostowanie, wiem, znaczy, ale co to znaczy pseudo? Jest napisane sprostowanie tak. I nieprawdziwe są podane informacje o tym, że pierwsze, rola wygrywa z tym ośrodkiem monitorowania. Drugie, redaktor naczelny telewizji w Real 24 ostatecznie wygrał z ośrodkiem monitorowania, czyli też, że to jest nieprawda. I trzecie, jest kłamliwe i naruszające dobra osobiste organizacji stwierdzenie określające OMZiK antypolskimi kłamcami. I podpisał się pan Konrad Dulkowski, prezes zarządu. Czyli po prostu ośrodka. Przekleili to i to akurat mam trochę za złe do rzeczy, że akurat nie musieli tego zrobić, tylko pewnie nie chcieli się z nimi procesować. Nie chcieli się z nimi... No, ale co to jest kłamstwo? Czyli czy to są... No, tak, no bo Sąd Najwyższy odrzucił ich kasację, czyli jakby zmiótł całkowicie ich argumenty, bo ta sprawa została już jakby stricte przeze mnie wygrana we wszystkich możliwych aspektach, ponieważ nie jest ciągnięta dalej. Kasacja nie została przyjęta. Została zmieciona przez Sąd Najwyższy. Koniec sprawy. Rozumiem, czyli co, chodzi o to, że, czyli w takim razie traktują, że jakby w sensie semantycznym, dosłownym, że rola wygrywa, że to nie chodzi o wygranie, tylko że chodzi o kasację, tak? No nie wiem w takim razie. Znaczy ja uważam, że to jest akurat dla mnie pierwsze instancje tak, że wygrywałem, bądź był remis akurat z nimi, no ale de facto Sąd Najwyższy przecież odrzucił, mógł przyjąć i mógł przecież procedować tą sprawę, nie zrobił tego. Jest całe także ogromne orzeczenie Sądu Najwyższego, w którym jakby argumentuje to, dlaczego to wszystko odrzucił, tak? Dlaczego odrzucił ich argumenty? No skoro Sąd Najwyższy tego nie przyjął, no to jakby jest 1-0 dla mnie w tym przypadku, czyli nie ma właściwie sprawy
Czytaj, Marcin Rola wygrał ze środkiem monitorowania, całym marsistowskim, etc., etc. Dawid, jakby... Bez sensu, niech pani zauważy, że sprostowanie powinien podpisać redaktor naczelny, czyli redaktor Paweł Lisicki. Jest tutaj a tu jest pan Konrad, Konrad no właśnie, czyli Bukowski. oni po prostu, mi się wydaje, że z takich przyczyn nie chcieli się babrać w całym szambie i trochę ich rozumiem, po prostu przykleili to do artykułu, co było proszone przez tego człowieka, bo nie chcieli mieć z nimi nic wspólnego. Trochę ich rozumiem, aczkolwiek nie musieli tego robić, bo w prawie prasowym, z tego co wiem, nie trzeba, tym bardziej, że to jest kompletnie niepotwierdzone, prawda? Nie trzeba takich rzeczy robić. A teraz, panie redaktorze i drodzy państwo, staram się bez uśmiechu to powstrzymać i jest, że z powodu swoich jednoznacznych i mocnych wypowiedzi Marcin Rola też cały czas to do rzeczy, często staje przed sądem. Tak było między innymi w sprawie nazwania uczestniczek czarnych protestów feminazistkami. Wygrałem w Sądzie Najwyższym. Sprawa sięga roku 2018, kiedy środowiska feministyczne zorganizowały protesty przeciwko inicjatywie obywatelskiej Zatrzymaj Aborcję. O jej uczestniczkach mówił w telewizji internetowej w realu24.pl Marcin Rola. Dziennikarz stwierdził, że na marszach przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego widzimy zazwyczaj wieszakowate pasztety z wąsem, czyli typowe feminazistki. Jak dodawał, półmózgi, sklonowane owce, ameby, jełopy, debile śmią porównywać Marsz Niepodległości z jakimś spędem feminazistek z tym dziadostwem intelektualnym. Ostatnio mówiliśmy 2 lata temu, podczas mniemanej pandemii, jak tu byłem u pani gościem i... To był jakby wpis na wpis odnośnie Marszu Niepodległości. Zostałem, pamiętam, to też było wycięte, pamiętam dokładnie, to był 17, właśnie chyba 18 rok, dokładnie nie pamiętam. Ale już to tłumaczyłem w ostatnim pani programie. Ale to nie szkodzi, wszyscy oglądali. To było wycięte jakby z kontekstu. Ja się nie odnosiłem tam do właściwie personalnie do nikogo, tylko przedstawiałem w programie dyskusję, która chyba była na Facebooku albo na Twitterze, jeszcze dokładnie nie pamiętam, bo to ładnych parę lat minęło. Chyba to było na Facebooku i jakby ja cytowałem tą dyskusję. Omzrik wyciął z godzinnego programu ten jeden fragmencik, to właśnie, o, że rola kobiety obraża i tak dalej, i tak dalej. Przypominam, sąd, to było chyba w Toruniu, tak, w Toruniu, bo tam czyli to jakaś... była inna sprawa, to chodziło o te ale, tak? Ale a propos też, tych słów, też ośrodek. Tam pamiętam, że Wielgus tam nie składała jakieś doniesienia, tego, nikt tego nie przyklepywał, bo to wszystko były głupoty, ale jeden sąd, pan Jędrzej Czerwiński, z tego co pamiętam, że zresztą rzecznik toruńsko-włocławski Justitii, nie wiem czy w tej chwili jest, skazał mnie, pamiętam, w pierwszej instancji, potem sąd okręgowy to przyklepał. No i ja miałem już była sprawa do Strasburga i w Sądzie Najwyższym. Ja też myślałem, że uwalę w Sądzie Najwyższym, więc już nawet nie brałem tego pod uwagę, ale dziwnym trafem w tym Sądzie Najwyższym wygrałem. Zresztą miałem, tak się mówi, w przewodzie, nie jestem prawnikiem. W sensie. Nie wiem, też nie. Panie sędziny, nie, kurczę, żebym sędzina to jest żona sędziego, czy... Panie sędzie, miałem 2 panie sędzie, które mnie uniewinniły. I był jeden pan, który miał zdanie odrębne. No i zostałem całkowicie uniewinniony, ze wszystkie te zwroty kosztów, etc., etc. Wygrałem, więc też sprawy jakby nie ma. Ja myślałem, że też tam w ogóle się zszokowałem, bo myślałem, że też są sprawy uwale w Sądzie Najwyższym i to już jakby w Strasburgu to się skończy, ale no wygrałem jednak w Sądzie Najwyższym, więc już chyba dalej to nie będę kontynuował akurat tego wątku. Ale to też był taki obrzydliwy atak jednak Omzriku. W ogóle to jest nieprawdopodobne, pani Moniko, że gość, który, czyli ten fundator cały, Rafał Gaweł, koleś, który okradł ludzi ten, który jest w Norwegii, tak? Zdaje się, uciekł, tak? Uciekł przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Ja przypominam, że no on powinien przecież grzać ciepłą pryczę w polskim więzieniu. Serdecznie go zresztą zapraszam. Mam nadzieję, że niedługo to się zdarzy. Przecież 2 lata ma prawomocny wyrok, 2 lat... w więzieniu, prawda? On sobie uciekł do Norwegii, tam sobie siedzi i on z Norwegii oskarża jeszcze innych. To jest w ogóle hit i niektóre sądy to przyklepują. To jest coś nieprawdopodobnego. Też on chyba tam o naruszenie dóbr coś tam mnie gdzieś tam podgryzał, ale to też jakby sąd odrzucił. A teraz... Więc na razie, jeżeli tak się nie chwaląc, jakoś ostatnio z tymi sądami idzie pozytywnie. Dobra. Nie ma negatywów sam. Dobra fala. Jeszcze nie siedzę. Dobra, jak pójdę, to będzie mi pani wysyłała paczki żywnościowe. Tak, szliwki w czekoladzie. No tak, takie tradycyjne. Tradycyjnie. Tak. Panie redaktorze, a tak jak już właśnie mówimy o tym ośrodku monitorowania, ale też jest przecież
Nigdy więcej pana profesora Pankowskiego. Tak. Co pan, bo też pojawił się, jak pan zareagował na to, co się wydarzyło z sędzią Waśniakiem. Waśniakiem? No słabe to jest. Znaczy nigdy więcej. To są organizacje, którymi w mojej opinii, tak jak OMZRiK, tak uważam, powinny się zajmować służby. Gruntownie powinny się nimi zajmować służby, kontrwywiad, zobaczyć skąd jest finansowanie, no bo to są no takie, nie takie, tylko no oni psują przede wszystkim opinię Polaków tak międzynarodowo, prawda? Przecież oni jakieś donosy gdzieś do UEFA, zresztą UEFA skrajni hipokryci, prawda? Jakoś nikt nie pisnął nawet, kiedy w Katarze były przecież mistrzostwa, a wiemy w jaki sposób tam, że się tak wyrażę, traktuje się osoby LGBT, już nie wspomnę o tym, że homoseksualizm jest kompletnie zakazany. Karany zresztą nawet. I tam nikt kompletnie nie pisnął. Nie było żadnych protestów środowisk LGBT. Ja ciągle nawoływałem z anteny, no kurczę, drogie feministki, drogie lewaki, no, drogie LGBT, dlaczego nie protestujecie w Katarze? Dlaczego tego nie robicie? Akurat z sędzią Marciniakiem to słaba sprawa, no bo on też jakby się w moj, ja bym inaczej postąpił. Rozumiem go, że ma karierę i tak dalej, ale no to, co on też zrobił sam, było po prostu słabe. No bo no, tak tłumaczył się, aż tak taka tak, stalinowska samokrytyka, jak w jakimś 50, nie wiem, bym się przeniósł w czasie w lata 50. No ale powiem szczerze, no to nie było, w mojej opinii, to jest moja subiektywna opinia, ale to nie było męskie zachowanie pana sędziego, życzę mu jak najlepiej, ale to nie było męskie zachowanie, bo wiedział gdzie idzie. Zresztą tam kompletnie apolityczna i tu gratuluję Mencenowi, bo zrobił w ogóle facet ma jak na karku, jeżeli chodzi o PR. Powiem szczerze, jak ja patrzę na te wszystkie wstawki z tym pijanym Mencenem, to jest tak genialne, to jest wręcz wymuskane pod młodego odbiorcę, no to jest geniusz, jeżeli chodzi o PR i marketing. Tego wszystkie partie chyba im tak naprawdę zazdroszczą, ale zrobił super mega apolityczne wydarzenie i zaprosił naprawdę szereg przedsiębiorców. Akurat miałem wtedy szkołę, nie mogłem, ale też chciałem pojechać. Właśnie, co pan studiuje, bo też pytają o to. Kurczę, nie wiem, czy mogę powiedzieć. Bezpieczeństwo narodowe studiuję. Nie, bo ja tak miałem taką sytuację rodzinną, że musiałem szybko do pracy iść, zarabiać pieniądze i po prostu przerwałem studia i tam kilka lat temu, że się tak wyrażę, postanowiłem wrócić i skończyć. No i bardzo dobrze. Też tak uważam, bo jestem zadowolony z tych studiów. Tak. I teraz akurat mam sesję. Aha. No i też właśnie, bo pytają, albo tam niektórzy właśnie nie rzekają. Już kończę te studia, tak, kończę już te studia. Tak, tak. Bardzo fajne są, bardzo fajne są. Dobrze. I mieliśmy pana Marciniaka, pana Mencena i powiedział pan właśnie o hipokryzji i też związanej z tym w Katarze, tak, że było. No ale, już nie było tych tak, wszystkich tam ale zawodników krzyczących. Ja bym tak. chciała przypomnieć jeszcze jedno i że i tu nawet jest teraz rocznica. W 2018 roku w Rosji odbywały się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. I to było już po zajęciu Krymu i również było to po tym zestrzeleniu tego samolotu. Tego holenderskiego, tak. Tak. I się to odbyło. I Polska tam grała chyba 19. W Soczi mieszkali polscy zawodnicy. No, nie przeszkadzało im, że... Nie przeszkadzało wtedy, okay. Tak. Ale też co... A to PiS rządzi przecież, no to jak to się tak, stało? 2018, wiele osób nie pamięta tego. Ja akurat, kiedy kończyły się te zawody, akurat byłam wtedy we Francji, a Francja wygrała. Tam wszyscy oglądali jakiś ostatni mecz z Słowacją. Nie, chyba nie mam tego pojęcia. Ja też nie mam. To jest, chodzi o tutaj o politykę. Akurat wtedy byłam... To jest hipokryzja, tak. Nie przeszkadzało. Byłam w towarzystwie akurat Francuzów, więc byłam zmuszona oglądać ten mecz Francja, chyba właśnie Chorwacja. Ale potem, co było najciekawsze, i to jest teraz trudno znaleźć gdziekolwiek na YouTubie, było uroczyste zakończenie tych mistrzostw. I tam przywódcy krajów różnych europejskich zaintonowane, już nie pamiętam, czy nie przez prezydenta Macrona, nie pamiętam, było Viva Rosja. No brawo, i krzyczeli, same ruskie onuce. Tak, więc te kilka lat temu, no oczywiście ta sytuacja nie była jeszcze, no
taka, jak jest w tej Nie było takiej chwili. eskalacji, Nie jasne. było takiej eskalacji i to, co się dzieje No to pani na ciekawie Ukrainie. wyłuskała tą chwilę. Tak, to jest hipokryzja i obłuda władzy. Tak, wtedy im to nie przeszkadzało, teraz nagle Myślę, wszystko szanowni im pan, przeszkadza. ja jakoś tutaj mniej bym mówiła nawet o władzy, oczywiście też, bo też jakoś w kontekście nawet, nie wiem, czy pan wczoraj oglądał ten pierwszy odcinek Nie, dokumentu redaktora ja Rachonia tylko i jak profesora Cenckiewicza. Nie. jesteśmy z Wojtkiem Sumnińskim w trasie, to mam takie naleciałości sadomasochistyczne i oglądam TVP, ale na co dzień staram się tego nie robić. Naprawdę. W każdym razie tam bardzo jest tak przytaczane ten wystąpienie Donalda Tuska, który mówi, że będziemy współpracować z Czyli Rosją, do przewidzenia chociaż dawno, platforma jaka Smoleńsk. ona jest. Wiadomo. I tutaj ja myślę, że to jest jakby szersze, na ile popatrzeć sobie i też, panie redaktorze, i proszę państwa, pomyśleć sobie o tym, że no właśnie te 2018, no to 4 lata przecież. 4 lata 4 lata od wojny do 4, końca, 4 prawda? lata. Zajęcie Krymu. I niewiele osób pamięta, że to było, były transmisje, było pokazywanie, chwalenie Rosji za świetne Są przecież przygotowanie zdjęcia, tego. wychodzą gdzie przecież rączka, Andrzej Duda też był, chyba pamiętam pan Duda Nie pamiętam. z panem Putinem, więc no wtedy nikt jakby nie widział w tym nic Oczywiście jest to jakby, tak zdrożnego. pan powiedział, eskalacja, no mało powiedziane eskalacja, tak? No wtedy Dziękuję. jak. Proszę Państwa, mieliśmy sekundową przerwę ze względu na to, że nasz producent wszedł i powiedział, że lata tutaj mucha, a mamy podejrzenie, że to może być dron. A na bank tą muchę ktoś za BWZ tutaj przysłał. Na 100%, jestem o tym święcie przekonany. Zobaczymy, zobaczymy. Ona tak specyficznie też Zobaczymy. bzyczy, więc. Więc Kto mamy wie. te mistrzostwa świata i jak szybko o pewnych rzeczach zapominamy, jak się też zapalamy do czegoś. Emocje, emocje, emocje. Pani Wielomska powiedziała ostatnio w moim programie bardzo ciekawie, gdy ja to porównałem, taki ten nasz romantyzm polski, no to ona to jednak nie, panie redaktorze, to jest jednak głupota. To jest jednak głupota. I tu się absolutnie z nią zgadzam. No, emocje zawsze w mniejszym lub większym stopniu prowadzą nas na manowce. Zawsze, zawsze. Tylko dlaczego się nie kierujemy zdrowym rozsądkiem? Albo chociaż w chwili nie poczekamy, nie zobaczymy, co się wydarzy. Tylko zawsze musimy się kierować tymi emocjami. Mnie to strasznie, strasznie boli. Zawsze musi być ten Polak po szkodzie, nigdy przed szkodą. Proszę To jest smutne. powiedzieć, właśnie te zarzuty, które są w stosunku do pana, że jest pan prorosyjski, Tak. Agent że Putina. tak. Jaki są pana udział w tej akcji pana doktora Sypulskiego, stop amerykanizacji, czy też Żaden, żaden, przeciwko panu? Żadnych, żaden. tak? Raz byłem z Leszkiem Sykulskim na jednej z debat, chyba w Kielcach. Bardzo dużo ludzi było, tam chyba z 500 osób było na sali. Zresztą nie tylko ja tam był, Piotr Korczarowski, doktor Lucyna Kulińska, z tego co pamiętam, pan Pająk, plejada publicystów, historyków. Bardzo ciekawe zresztą spotkanie. I tyle, ale Leszka Sykulskiego znam osobiście. I tak No, zgadzam się z poglądem nie tyle Leszka Sykulskiego, co generalnie tym hasłem, że to nie jest nasza wojna. Zgadzam się z tym. Czy to jest prorosyjskie, że powinniśmy myśleć o polskim interesie narodowym? Przecież każde państwo, jak widzimy, myśli wyłącznie o sobie. Niemcy, tak? Ameryka, Chiny, Rosja, wszyscy rozgrywają to na swoją modłę, tylko my niestety w taki, a nie inny sposób, w mojej opinii, głupio emocjonalnie podchodzimy do tego. Aczkolwiek, jak już pani czyta ostatnie sondaże, takie sondaże bardzo ciekawe, chyba na RMF-ie się pojawiły, że już no, ta proporcja taka już się zmniejsza. Już Polacy czują, że pewien Rubikon został przekroczony. No, kilka rzeczy, tak, no tutaj nawet też nie chcę, żeby akurat, ale nawet pewnie, no, nie, może nie, jednak nie powiem, bo nie Panie rozmawiałam Miniku, z. czy prorosyjskim jest stwierdzenie, kiedy No. wychodzi minister transportu, pan Adamczyk, i on prosi na początku eskalacji, bo wiemy, że wojna trwa od 2014 roku, on prosi Ukraińców mieszkających w Polsce, by kupowali bilety. Przecież to jest bantustan. No, minister wychodzi, prosi Ukraińców. Przecież to jest bantustan, szanowni państwo. Czy to jest normalne, że są wszelkie możliwe socjale, że są 500 plusy, wyprawki, niewyprawki, ileś tam tysięcy na każde dziecko, etc., że i żeby nie było, nie wale w Ukraińców.
Nie walę w Ukraińcy, bo przepraszam bardzo za stwierdzenie, ale mój dziadek takiego stwierdzenia zawsze używał, świętej pamięci, że nie wiem, czy mogę użyć tego słowa. To już 7 minut minęło. Że tak, że późno już, tylko to będą oglądały pewnie dzieci. No jak się widzi frajera w brydżu czy w pokerze, to się go, przepraszam za wyrażenie, dyma do cna, do ostatniej złotówki. I przepraszam, no każdy by tak postąpił. No widzimy przed sobą frajera, widzimy, że kompletnie nie jest pokapowany w sytuacji, więc lecimy dalej, żeby go po prostu wyciągnąć mu wszystko, co ma z kieszeni, właściwie zostawić go gołym i wesołym. No my niestety w tym przypadku my Polacy jesteśmy tym gołym i wesołym i po prostu z nas się śmieją. Czy to jest prorosyjska narracja, że teraz nie ma lepszego momentu, żeby w końcu poruszyć tematy historyczne, które nas dzielą, tak? Czyli na przykład kwestie wołyńskie. Czy to jest prorosyjskie? Przecież nawet sam ksiądz Isakowicz-Zaleski ostatnio ujawnił u siebie na Twitterze no coś przerażającego, że w Krakowie w jednej ze sklepów na witrynie sklepowej, no przepraszam, ale była podobizna Bandery. Byłem ostatnio w Berlinie, nie widziałem w sklepach podobizny Hitlera. Nie wiem. No i to jest prorosyjska narracja, że my po prostu musimy myśleć o sobie, bo pomaganie humanitarne, ja się z tym zgadzam, żeby nie było, tak? Sam do tego nawoływałem. Przecież robiłem programy z człowiekiem, który udostępnił swój hostel, tak? Matkom z dziećmi, które uciekały z Ukrainy. Co ciekawe, akurat gdy tam już minął jakiś czas i chyba miesiąc je trzymał, gdy akurat, bo już powiedzieli mu tam chyba z gminy, że nie będą finansowali, to on powiedział, że słuchajcie, no, trzeba zacząć płacić, to 60% musi na drugi dzień po prostu wymiotą z tego hotelu. No, to my musimy myśleć o sobie. My musimy myśleć o sobie, o państwie polskim, o rozwoju swojego państwa. Zawsze mi się to podoba, ten przykład, który Wojtek Sumiński daje, tak? Że no jak są jakieś kłopoty z samolotem, no to i nie wiem, czy samolot jakoś tam spada w dół, czy coś tam się z nim dzieje i Maska wypadają ten, najpierw, tak, no to tak. najpierw zakładamy sobie, dopiero potem dziecku, tak, więc, a tutaj jest zupełnie na odwrót. No niech pani Moniko, niech mi pani pokaże inne państwo, które w taki sposób funkcjonuje jak Polska. No nie ma. Każdy robi na tym biznesy. Ostatnio przecież jak tą nagrodę dawali Załęskiemu, chyba Karola Wielkiego, tak, w Berlinie, no to przecież kto był głównym tam aktorem i kto był tam głównym rozgrywającym? Pan Scholz, Niemcy, tak, więc ja pamiętam, jeździłem z Wojtkiem, bo mieliśmy bardzo dużą trasę, więc jeździliśmy po różnych hotelach. Dużo oglądałem też zagranicznych mediów, oglądałem różne hiszpańskie, włoskie telewizje. Nawet Wojtek trochę tam ruskiego liznął. Nie ruska onuca, ale tam mi tłumaczył, bo ja nie znam. Nie znam, mimo tego, że tam nazywają mnie nastajaszczą ruską onucą, to ja kompletnie nie znam języka rosyjskiego. I mi tam tłumaczył, No, pan jest za młody, żeby w szkole tak No nauczyć. właśnie, tak. I mi tłumaczył, co tam mówią. Była piękna pokazówka, chyba w jednej z holenderskich to było telewizji, gdzie był ewidentnie dworzec w tle w Przemyślu, a reporter mówi, no tu Unia Europejska pomaga i tu proszę bardzo, Hiszpania pomaga. To był hit, to był hit. Nikt tego nie zweryfikował i oni takie fejki puszczają. Więc to też nie jest prawda, że na świecie my tutaj uchodzimy za jakichś super, super mocarzy, bo wszyscy to mają w koło gdzieś, nie oszukujmy się. Każdy patrzy wyłącznie na swój interes. I ja nawołuję do tego, żeby patrzeć na interes Polski. A w interesie Polski jest pokój. Tak uważam. Proszę jeszcze powiedzieć, ja się zgadzam i też chciałabym, żeby był pokój. Podpisuję się pod tym. Tak, i każda, że tak powiem, substancja narodowa, zarówno przede wszystkim Polska, ale była bezpieczna, Przypominam pierwsze, ale pierwsze również. dni. Przypominam pierwsze dni. Jacy oni są bezczelni. Znaczy bezczelni. No właśnie to jest to. Oni, czyli. W sensie Ukraina jako państwo. Dbają o swój interes, więc no bezczelni dla nas Polaków, ale z punktu widzenia Ukraińca, no to dobra postawa. Ja pamiętam, Sprawczy. były prezydent Poroszenko, przecież pierwsze godziny po tym, jak tam był 22 lutego, jak czołgi wjechały ruskie, tam do nich była ta eskalacja, no to co zrobił Poroszenko? Zresztą oligarcha, multimiliarder, który tam handluje czekoladą, ma fabryki czekolady na Ukrainie, powiedział wprost, on to wprost stwierdził na antenie jednej z ukraińskich telewizji. Dziękuję Polakom, że udostępnili ukraińskim samolotom lotniska. Czyli w taki sposób już to kierował, to były pierwsze godziny wojny. W taki sposób oni już kierowali tą narrację, że jakoby Polska się włączyła w tą wojnę. No to z naszego punktu widzenia to jest coś strasznego.
Nie pamiętam, żeby to było sprostowane. Czy prorosyjską narracją jest to, że krytykujemy na przykład pana Jasina, czyli rzecznika MSZ, który wprost stwierdza na konferencji prasowej, że jesteśmy sługami narodu Ale ukraińskiego? proszę, To jest... nie, pan zaczął ten temat, ja właśnie nie chciałam pana Łukasza Jasiny wymieniać, Okej. bo nie, 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 dlatego że też Ostatnio pan nie wiem. ambasador Ukrainy No zresztą więc go bardzo właśnie, ponieważ wystrefował po tym. myślę, że właśnie i zdaje się z tego, co wiem, pan Jasina jest zawieszony, ponieważ no jakby I też. już czytałem, że są, chyba znowu to poszło w taki w eter tylko tak sobie, bo czytałem ostatnio artykuł, gdzie się wypowiadał jako rzecznik MSZ. No może, nie wiem, nie wiem, nie wiem, jaka Trzeba to jest zweryfikować, teraz nie wiem jak to jest w tej chwili, ale sytuacja, ale wiem, że jakoś zareagował i. chodzi o samo traktowanie. Ale ja też rozumiem, czy bardzo to było nietrafiona ta wypowiedź. Nie, to obrzydliwe wręcz, no to była tak Nie, skrajnie antypolska wypowiedź, się w głowie nie mieści. nie użył, Polski polityk powinien być wyłącznie nie, sługą ale narodu polskiego. dobrze, ale użył pewnego. Ze względu na to, że był film, w którym występował pan Rzeński jako ten sługa narodu, tak? I użył tego sformułowania. Bardzo zrobił to niefortunnie. No O tak bym to powiedziała. skrajnie Niefortunnie, niefortunnie. a nie sądzę, żeby to Nie był. zgadzam się w tym aspekcie z panią. Mi się to bardzo nie podobało. Bardzo, Okej. bardzo mi się to nie podobało. Już wtedy powinien Ja nie mówię, że mi się być podobało, wywalony tylko mówię nazwisko tylko. ukraińskiego rzecznik. Wywalony, nie zawieszony. Dobrze. Tak uważam, no bo to jest coś Zobaczymy, nieprawdopodobnego. Wątpię, nic się jaka nie jest. stanie, rozumieją temat. Jak zwykle. Tak jak na LBP jest wielki taki napis, że przez Putina i że przez nie przez głupie działania rządu, tylko że no tam inflacja i tak dalej, to wszystko jest wina Putina, tam Tuska, wojny i tak dalej. No tak, ja też jestem bardzo ciekawa Państwa opinii na ten temat. Myślę, pan powiedział o tych jakichś sondażach, że już tutaj się zaczyna jakoś przelewać. No myślę, że rzeczywiście też słychać, kiedy się tak prywatnie nawet z kimś rozmawia, kto był bardzo tak entuzjastycznie też i pomagał, że już gdzieś ta granica też no jakby czasowa też została przekroczona i też jakieś pewne jakieś oczekiwania, No ale pewno to jakieś zostało, no absolutnie, no i jeżeli zupełnie czegoś innego oczekujemy, prawda? Ja przynajmniej zupełnie czegoś oczekuję. Ja chcę mieć państwo poważne. Chcę mieć nie państwo na niby, tylko państwo poważne, liczące się na arenie międzynarodowej, a nie, że prezydent mojego państwa, już nie wspomnę, że na jednym ze spędów tam swoich wyborczych myli Polskę, nazywa Polin, po czym się poprawia, też w ogóle coś nieprawdopodobnego, czyli cytując redaktora Michalkiewicza, co w sercu, to na języku, to jest coś już kompletnie obrzydliwego dla mnie. Czyli freudowska pomyłka. No tak można rzec, Bartak, freudowska pomyłka. Więc no zupełnie czegoś innego oczekujemy. No, czy to jest naprawdę tak dużo, żeby wróciła kwestia ekshumacji na Wołyniu? Nie będzie lepszej Jakoś sytuacji. się chyba zbliża rocznica, prawda? Nie Jakoś. tak, będzie okrągła Tak, teraz. no. Do tej pory niech To jest 11, żyjemy w 11 kraju, lipca? tak, żyjemy w kraju, gdzie tylko Jedwabne. Jedwabne też jest w tym roku, tak, bo też jest lipiec. Żyjemy w kraju, w którym Polacy muszą zbierać, zrzutkę robić na pomnik mistrza Jana Pityńskiego, żeby stanął. Ode mnie z redakcji kolega, którego serdecznie pozdrawiam, Paweł Ździarski, który ma stowarzyszenie Wołyń na Powązki, musi zbierać forsę, by powstał pomnik na Powązkach ludobójstwa na Wołyniu. Przecież to jest psi obowiązek państwa polskiego. Konrad Łęcki nie może dokończyć filmu Łuna, ponieważ są tam wątki i jest naprawdę pokazana no, dość mocno realistycznie rzeź wołyńska. I tylko dlatego no, Telewizja Polska, tylko z tego tytułu Telewizja Polska, w mojej opinii, mu po prostu cofnęła możliwość finansowania tego filmu. No, myślę, że To jest coś strasznego. pan Wojciech Smarzowski, który zrobił Wołyń, teraz by taką już nie miał takiej możliwości. Pewnie nie. Pewnie nie. Byłoby wszystko rusko-onucowate. I to jest straszne. To jest straszne. Ja się z taką narracją po prostu nie godzę. Nie godzę się na taką narrację. Panie redaktorze, jeśli pan pozwoli, państwo, to przejdziemy teraz, zakończymy tę część naszej A możemy się nie rozmowy. kończyć, bo chciałem A, wam dobrze, przyniosłem dobrze, książkę. tak. To jest moja druga książka, Kulisy indoktrynacji. Pani też tam jest. Naprawdę? Basia Piela zrobiła, pozdrawiam Basię Piela, zrobiła, szanowni państwo, tutaj grafikę do okładki, 400 stron esencji, w szczególności pozdrawiam pana Morawieckiego, bo o nim tam jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Ale są tu kwestie religijne, są tu kwestie, jak sama nazwa wskazuje,
kulisy indoktrynacji, czyli wszystkim w tym, w czym generalnie my żyjemy. I generalnie to ja, typowy, jeśli proszę bardzo. Tak. Oczywiście link będzie... Seksistowskie serduszko dałem. Bardzo dziękuję, bardzo jest mi miło z powodu tak. Serduszka. I mam jeszcze kolejny worek prezentów. Ale to tutaj będziemy tak... Mogę czy nie mogę? Nie, no możemy, oczywiście. Tak? Proszę Państwa, ta książka będzie również link. Ja oczywiście z ciekawością wielką, narcystyczną się rzucę, żeby przeczytać. Niech Pani nawet schwytuje, ja czekam na każdą opinię. Nie, nie, ale o sobie chętnie przeczytam. Tak? No tak, czekam na opinię. Dobrze. Da Pani czapka? Make for Android again. A założy Pani? Nie. Nie założy Pani. Nie. Kubeczek z Bralu 24. Czy założę, ale nie teraz tutaj. Damski t-shirt. Proszę Państwa. Też produkcji Bralu 24. Dziek Maros. Kto żyje w Polsce, to w cyrku się nie kłóci. Przyjechał k nam. I to Rebeczka, to już się rozliczymy po programie. A właśnie, bo pan Krzysztof Łuksza mówi, że też tak naśle na pana urząd skarbowy. A co ja takiego robię? Chyba, ja się tak, ale chyba tam, że nie wiem, właśnie do końca. Aj, kubeczek. Tak. Przepraszam Państwa. O. To mój stary tekst. Tak, czyli przebijamy się przez lewicowy bełkot i tutaj przekreślony mój ukochany sierp i... Pani usłucha. tak, dokładnie. Tak jest. To co, panie redaktorze? Ja się normalnie rozliczam, jakby normalny człowiek, płacę podatki. To proszę zobaczyć, co tam... Horrendalnie duże, trzeba zmienić. To ktoś będzie tam w każdym razie odgraża się panu Łukrze. Nie oglądam tego pana, bo szanuję swoją interwencję. W związku z promocją i... tej książki, gdzie to jak tak, to jest, tak, czy pan się rozlicza, czy nie rozlicza. No tak. Tam, no, w każdym razie. To jest smutny upadek człowieka, smutny. On uważa inaczej. Życie. Pan redaktor Łuksza uważa, że upadek jest po drugiej stronie, ale to już zostawiamy i też oczywiście Państwu stawiamy i zapraszamy do drugiej części, gdzie pan redaktor Rola będzie odpowiadał na Państwa pytania. A ja chcę przypomnieć, że patronem naszego programu jest Fundacja FAIR, Fundacja na Rzecz Uczciwej Bankowości, i S&B Award, czyli Stan i Barbara Zadrożni. Zapraszam na drugą część.